Afior? To taki pognieciony hełm rycerski. Taki z wieloma gniotami, tak zwany kalafior. Więc mamy giwerę i kalafior. To tu może się do krzyżówek kiedyś przyda. I poszli. Warmia jakby bardziej ze skrzydła. I dzięki niebu już jeden leży. Warmiacy bardzo ambitnie. Yo, yo. Oj, 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 jeden warmiak leży. Jak obaj leżą? Ale się szczepili. Jest, jest. Położył go. Marta! I co, znowu wracamy? Powtórka z rycerki. Znowu jeden na jeden. Dają sobie... Brawa, brawa! Dają sobie chłopcy trochę wytchnienia. Troszeczkę tlenu trzeba wpompować w mięśnie. Mierzą się wzrokiem. Zobaczcie Państwo, jak to historia się powtarza. Znowu jeden na jeden i znowu uzbrojeni identycznie. I ruszyli w końcu. No chodzony, tak polski chodzony taki, tak. I... Obaj uzbrojeni w pozdygany. O! I to by było na tyle. Co powiedzą sędziowie? Drugi raz? Brawo! Brawo! To oznacza... Zobaczcie, zobaczcie ile serca, ile nie tylko agresji, ale ile pasji, ile serca włożyli w to. Oni znowu zremisowali. Walka! Jeden z warmiaków na ziemi, drugi na ziemi i hełm stracony, czyli 2-2. Zobaczcie, oni znowu się do siebie przytulili. Znów jest dwóch na dwóch. Dobrze patrzę? Dwóch na dwóch. Doping, doping, doping. Stop, koniec, 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 koniec. Koniec, koniec. 3-1. La? Wiadomo, dzięki niemu. Walka. Drugie starcie. Walka o wszystko dla Warmii. Jeśli tym razem nie dadzą rady, przegrają. Dwóch warmiaków widzę. Oj, oj, oj. Warmia, warmia. Idzie w niebo. Więcej dopingu. Pod kolano. Hełma otwarte chyba. A nie mówiłem, że będzie remis. Ale jeszcze wszystko w grze. To jest przeciąganie przez szlanki. Zobaczcie to z walki na walkę. To jest coraz bardziej statyczna konkurencja. I... Oj. I teraz jeden na jeden. Patrzcie, patrzcie, jak oni się zwarli ze sobą. To wszystko.
sędziowie mają naprawdę twardy orzech. Brawa, 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 brawa. Jak to będzie? Czy jest koniec, czy jest... Jest remis, a nie ma. Jedziemy. Przypominam, Warmia i Mazury grają wszystko. Jeżeli wygra to starcie, będzie wyrównanie. Jeżeli przegra, no to przegra i schodzi niestety. Przypomnę, że w dniu dzisiejszym nie za bardzo im się wiodło, także oni naprawdę tutaj chcą, mocno chcą wygrać. Naprawdę pokazują, że bardzo, bardzo im zależy. Odsuńmy się, tak jest. O, i widzimy. Warmiacy. Tu widzę 3-2 i tu widzę 2-1. No jakby Warmiacy byli górą. O, brawa, brawa. Sędziowie krzyczą walka. Koniec, koniec. Warmia i Mazury górą. Górą. Mamy wyrównanie, mamy po jeden. Tak, tak, tak. Mamy wyrównanie. Dzień walka. Walka, walka, jedziemy. Poszli. Wszystko albo nic. Po raz kolejny. O, jeden z Warmii już leży. Brawo dla Marty, tak jest. Stop, sędzia krzyczy stop, panowie. Strajki, ja to wiem. Raz, dwa, trzy. Zwycięstwo. Za podnoszenie prania ziemi, za podnoszenie broni ziemi. Dobra, jeden, tak? Trzy, ja też to. Emil, po stopie. 3-0. 3-0. Brawa, 3-0 Diesire. Jakże długa, jakże zacięta walka. Brawa. I walka. Sierac tym razem musi pokazać, że jest górą. Jakieś wytrącenie broni tam było, widzę. Coś tam leży. Czarny rycerz w opałach został praktycznie wydalony z miejsca walki. Tak, on definitywnie został wydalony, został eksmitowany. Już go nie ma. I mamy tu sytuację, gdzie kolejni masowa wyprowadzka, proszę Państwa. Tak, oni już mają dosyć, wychodzą, idą na kawę, na papieroska, zatankować, na hot doga, cokolwiek. Ale tu widzę, że sierac, tak? I co mamy? Sędziowie liczą, rachują. 3 dla sieradza. Dzień emisów. Mamy kolejne wyrównanie. I kolejne starcie, które pokażę. Kto jest górą? Sierac. I walka. Nie przypuszczałem, że te piątki będą tak długo trwały i tak zacięte. Oj, czarny rycerz inkasuje tutaj. Ostro inkasuje. Ale schwycił od tyłu swojego przeciwnika. Aj, sam na kolanach. Dawaj.
Kowalski. 3-3, tak, tak. Koniec. 3-0 Sieradz. Brawa. Brawa.